jaką zaciekłość twórczą trzeba mieć w sobie, żeby utrzymać dzieło przy sobie, nie wypuszczając go do ludzi i nie mając tej informacji zwrotnej przez tak wiele lat. Wiadomo było, że chcemy pokazać ten film w medium wystawy, że nie zrobić wystawy o filmie, czy wystawy o reżyserze filmowym, twórcy animacji, tylko chcemy zrobić rzeczywiście, przenieść jakiś fragment tego niezwykłego świata i wyobraźni Mariusza po prostu w przestrzeń wystawy. To od początku też było wiadomo, że chcemy wydać artbook, nie katalog wystawy, nie książkę, która będzie pogłębiona takim, nie wiem, krytyczno-filmowym spojrzeniem na pracę Mariusza, tylko rzeczywiście, żeby to było książka artystyczna. I dla mnie to, co jest do tej pory fascynujące, to naprawdę, że jestem filmem od 2 lat i z jego wersją pierwszą, i z tą wersją ostateczną, to dla mnie jest niesamowite to, że ja cały czas odkrywam ten świat Mariusza Wilczyńskiego, mimo że to znam. W samym procesie tworzenia to trochę, nie wiem, jak piszesz książki, nie? Natomiast w procesie tworzenia filmu to trzeba być bardzo z jednej strony umieć wypuszczać z siebie te emocje takie często, wiesz, zaskakujące, w ogóle takie, które się nie spodziewałeś gdzieś tam, no w ogóle nie wiadomo skąd one wychodzą, a z drugiej strony trzeba bardzo precyzyjnie konstruować ten most, trzęsła i tak dalej, no to jest tworzenie animacji, bo ono trwa w czasie, nie? Więc ja bardzo często u siebie, tworząc ten film, dozowałem. Jednocześnie ci wszyscy piękni, wspaniali ludzie, którzy byli w tym filmie, dawali siebie też, nie? I to było tak, mi się wydaje, w ogóle tak jak dobierałem ludzi, jak dobierałem animatorów, to nie dobierałem, żeby byli tak jak Bielsku Białej, żeby byli najlepsi na świecie, tylko dobierałem ich tak jak, podejrzewam, Miles Davis, jak brał, na przykład brał Herbie Hancocka, to brał dlatego, bo wiedział, że Herbie Hancock ma taką barwę i tak gra. Jak brał Shortera, to wiedział, że Shorter tak. Więc ja dobieram im bardziej psychologicznie. Każdy pracował bardziej, nie wiem, sercowo, jakoś, nawet często już nad swoim filmem, bo nad swoim filmem często ci ludzie się pilnują, oni wszyscy się otworzyli. A zacznę życie swoje jeszcze raz. Na przykład wiedziałem, że muszę zrobić, widziałem o tę scenę ostatniej rozmowy z mamą, ale cały czas jej się bałem. W związku z tym, skoro jej się bałem, to miałem zaznaczone ostatnia rozmowa z mamą i po prostu czekałem na ten moment, kiedy ona mnie nie rozwali. I tak nie rozwaliła, jak ją robiłem, bo po prostu musiałem się przyznać do takiej strony osobowości, której nie byłem dumny, tak? Zabity Wiedź, to miasto zmienił wszystko w moim życiu, w tym sensie, że się odważył, zobaczyłem, co jest najważniejsze w tym wszystkim.